W Polsce mamy od jakiegoś czasu elektronizację zamówień publicznych, na razie tylko przy zamówieniach powyżej progów unijnych, ale chyba ta elektronizacja nie idzie nam najlepiej. Nie mamy chyba odpowiednich środków technicznych i nie byliśmy do końca przygotowani na wszystkie problemy, jakie rzeczywistość może przed nami postawić. Wydaje mi się, że jesteśmy już coraz bardziej oswojeni z tą elektronizacją, natomiast niewątpliwie mini portal, który jest nadal głównym narzędziem do stosowania elektronizacji przez zamawiających, no nie domaga i wiąże się z dużym stresem dla wykonawców. To przede wszystkim chodzi mi o przerwy w pracy systemu, które utrudniają złożenie oferty albo opóźniają bardzo czas dotarcia oferty do zamawiającego po jej już elektronicznym załadowaniu na platformie. Zanim ruszył mini portal, jak Polska przygotowywała się do wdrożenia przepisów o elektronizacji, była mowa, że taką barierą będą dwie poważne bariery w elektronizacji. Pierwsze to konieczność złożenia, podpisania dokumentów podpisem kwalifikowanym, a druga złożenia wadium w formie elektronicznej. Czy te problemy dalej funkcjonują, są? Oczywiście, że dalej funkcjonują. Jeżeli chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny, to jestem głębokim zwolennikiem weryfikacji tego rozwiązania, ponieważ nie jest on bezwzględnie wymagany i tutaj ustawodawca mógłby rozważyć szersze dopuszczenie innego sposobu weryfikacji osoby podpisującej, szczególnie większego dopuszczenia profilu zaufanego. Natomiast oczywiście kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest dopuszczony w postępowaniach, to jest podpis europejski. Jest dość dużo dostawców, których można zweryfikować za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej, których podpisy wzajemnie powinny być kompatybilne i które mogą być użyte w postępowaniach również w Polsce. Ale czy w platformach mamy platformy komercyjne, z których korzysta wielu zamawiających, plus mini portal, czy te podpisy przechodzą przez te komercyjne platformy i mini portal? Zdarza się, że nie. Znaczy, zdarzają się problemy techniczne, zdarza się również, nie wiem czy nie wiedza zamawiających, ale taka praktyka informowania w dokumentacji postępowania, jaka jest lista dostawców podpisu i to wskazuje się wówczas wyłącznie firmy polskie, co może być mylące. Wśród zagranicznych klientów dostrzegam duży problem z tym podpisem. Podpis kwalifikowany nie jest wszędzie powszechnie stosowany w zamówieniach w innych krajach, stąd wykonawcy nawet często obecni w zamówieniach na rynku polskim są zdziwieni tym wymogiem i jest to dla nich dodatkową barierą, bo muszą albo uzyskać taki podpis w swoim kraju, czego do tej pory nie musieli zrobić, albo czując się bardziej bezpiecznymi, ubiegać się o podpis w Polsce. Minister Emilewicz zapowiedziała, że postara się, aby w zamówieniach przynajmniej poniżej progów unijnych podpis kwalifikowany nie był wymagany i pierwsze symptomy w tworzonym prawie zamówień publicznych widać. Ale pozostaje jeszcze kwestia wadium. Wadium powinno być złożone w formie elektronicznej. Nie do końca zgadzam się z tą tezą. Obowiązek elektronicznej komunikacji zgodnie z dyrektywą nie dotyczy wcale koniecznie wadium, a mówiąc o wadium elektronicznym mamy przede wszystkim na myśli gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową i jeśli chodzi o gwarancję bankową, to już wcześniej funkcjonowała w formie elektronicznej, ale wcale nie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tylko w formie komunikatu SWIFT. Dzisiaj widzę, że w części postępowań zamawiający już dopuszczają kopie gwarancji. Są to tacy zamawiający, którzy bardziej otwarcie patrzą na cel wadium i zastrzegają, że jeżeli dokument gwarancyjny nie zawiera takich postanowień, które mogłyby spowodować, że mimo braku oryginału, mimo braku posiadania oryginału, zamawiający nie będzie mógł skorzystać z zabezpieczenia, to zamawiający dopuszczają taką gwarancję w formie kopii, którą wykonawca poświadcza swoim kwalifikowanym podpisem. Natomiast jest to podejście nadal niszowe, nazwałabym. Większość zamawiających, idąc za wskazówką Urzędu Zamówień Publicznych, która była zawarta w takiej opinii wydanej w październiku na początku wejścia w życie tego systemu, żąda oryginału gwarancji bankowej w formie elektronicznej. No, gwarancja bankowa jest takim najpowszechniejszym sposobem wadium, szczególnie w tych przetargach o dużej wartości. No i muszę powiedzieć, że o ile polski rynek, polskie banki są tutaj już bardzo szybko zaadaptowały się do potrzeb klientów i większość z nich wystawia takie gwarancje elektroniczne bez problemu, no to banki zagraniczne
nie do końca, a oznacza to, że wykonawcy zagraniczni spotykają dodatkową barierę przy udziale w postępowaniach o zamówienie publiczne w Polsce, bo albo muszą sobie poradzić z zebraniem odpowiedniej sumy wadium, albo uzyskać gwarancję bankową w Polsce, co oczywiście jest możliwe, ale wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami i kosztami w przypadku, gdy dany podmiot nie posiada rachunku bankowego w Polsce. Czyli wniosek na zakończenie naszej rozmowy, prawo zamówień publicznych, nowe prawo zamówień publicznych, nad którym trwają prace, powinno wprost mówić, że wadium nie musi być w formie elektronicznej? Nie wiem, czy powinno to deregulować prawo, czy ustawa powinna o tym mówić. Ja uważam, że interpretacja przepisów w takim kształcie, jak na przykład obowiązuje obecnie, pozwalałaby na wysnucie takich wniosków i ogólnie dzisiaj na konferencji takie dwa przeciwstawne pomysły się ścierają, to znaczy czy regulować prawo bardzo kazuistycznie, czy też raczej odsyłać do kodeksu cywilnego wszędzie tam, gdzie te regulacje powinny mieć zastosowanie, więc ja jestem zwolenniczką niedoregulowania pewnych kwestii. Myślę, że praktyka tutaj powinna mieć większe znaczenie i myśl o wykonawcach, ponieważ celem nowej ustawy jest przecież rozszerzenie dostępu do zamówienia i zwiększenia ilości ofert.